chce, żeby w kraju była wolność, żeby były respektowane prawa człowieka i konstytucja, żeby nie była deptana. Kilkudziesięciu jaworznian w sobotę 24 września wzięło udział w marszu Mamy dość, wychodzimy na ulicę. Organizatorem był ogólnopolski strajk kobiet. To pierwszy z marszów, które niebawem pojawią się na ulicach polskich miast. Uczestnicy jaworzyńskiego marszu wymieniali kilka powodów, dla których wzięli udział w tej manifestacji i przeciwko czemu protestują. Przeciwko sytuacji w kraju, która już niedługo doprowadzi do tego, że większość osób nie będzie w stanie żyć z miesiąca na miesiąc. Czyli te osoby, które do tej pory żyły od pierwszego do pierwszego, a jest to cała masa, to jest cała budżetówka, to są wszyscy ludzie wykonujący zwyczajne zawody, tacy, którzy zarabiają minimalne wynagrodzenie i trochę ponad minimalne wynagrodzenie, za chwilę nie będziemy w stanie i nie będą te osoby w stanie dopiąć sobie budżetów. I to nie jest tylko kwestia ogrzewania, to jest kwestia tego, ile kosztują artykuły w sklepach, co się dzieje, jeżeli chodzi w ogóle o ceny, ale też ceny w tajmu mieszkań, ceny podręczników, no wszystko tak naprawdę. No, że będzie lepiej, nie będzie podwyżek, nie będziemy marznąć przede wszystkim. My mamy oszczędzać, a rząd wydaje nasze pieniądze na lewo i prawo i tak naprawdę bez rezultatów, tylko obietnice. No i mamy nadzieję, że to osiągniemy, tak? Że będzie lepiej. Przeciwko temu, co się dzieje w kraju. Przeciwko złemu, przeciwko gnębieniu finansowo ludzi na dzień dzisiejszy. Podwyżki, energia przede wszystkim w pierwszej kolejności. Ja przeciwko kłamstwu, przeciwko postawieniu w Polsce wszystkiego na odwrót. My w tej chwili ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jak się coś mówi 100 razy, to za 101 razem uznają to za prawdę. I można po prostu powiedzieć wszystko w tej chwili. Kultura polityczna w ogóle nie istnieje. Przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. No nie jest dobrze po prostu. No i to zawłaszczanie, to wszystko, to jest to po prostu takiego czegoś jeszcze nie było. Protestujemy przeciwko układom, jakie się w ogóle potworzyły. Nie ma, przychodzi zima, nie ma węgla. Ja stałem 2 doby po to, żeby się tylko zapisać na węgiel. Czy będzie ten węgiel, nie wiem. Można powiedzieć, że węgiel jest B, bo jest z niego smog, ale rozwiązania są 2. Albo zamarzniemy i zamarzną dzieci w domach, albo paląc tym węglem w piecu przeżyjemy zimę. No mamy dość rządu, taka jest po prostu akcja i taki jest tytuł tej akcji. W związku z tym, nawet jak jestem chory, przyszedłem zobaczyć, jak Jaworzno w ogóle to bierze, uczestniczy w tym. No, bo to już jest dość, rzeczywiście. No. Rozmówcy mają też własne zdania na temat tego, jak tę trudną sytuację rozwiązać. Zmiana rządu, zmiana podejścia, po prostu filozofii życia i po prostu tego, jak się zarządza ludźmi. Nie po prostu tylko patrzeć na swoje interesy, interesy tylko partii, tylko ludzi. Nie rozwiązują w ogóle interesów ludzi, tylko partii. Zamysł jest taki, żeby firmy energetyczne, spółki Skarbu Państwa przestały kłamać, że wojna powoduje, że muszą mieć 1000% i 800% marże. Znaczy, zamysł jest taki, żeby polski rząd przestał nas okradać, dlatego że nie ma absolutnie żadnego związku pomiędzy na przykład podwyżkami cen energii a wojną. Jedyny związek jest taki, że PiS wiedział o tej wojnie, że ona będzie, wiedział już w listopadzie i nie zabezpieczył nas w żaden sposób, nie zabezpieczył też dostaw gazu przez Norwegię, bo nie podpisał odpowiednio kontraktów, czyli za cały kryzys energetyczny i za to, co się będzie działo, jeżeli chodzi o koszty ogrzewania zarówno mieszkań, jak i też ogrzewania wody, odpowiedzialny jest absolutnie rząd i nie ma to żadnego związku z wojną. To samo dotyczy inflacji. No wiemy, że pan premier zarobił miliony na obligacjach antyinflacyjnych, wiedzieli, że ta inflacja będzie, nie zrobili nic, żeby ją powstrzymać. Nie ma co w ogóle po prostu myśleć o jakichś starych tych, tylko mi się wydaje, że tylko iść do przodu i jedyną siłą, która w tej chwili jest taką nową, na przykład takim nowym nurtem, to jest Hołownia 2050, ze względu na to, że to są ludzie, którzy jeszcze nie są umoczeni we wszystkie jakieś tam czarne sprawy, no i po prostu mi się wydaje, że bardzo dużo mam do niego, bardzo duże zaufanie. Po prostu trzeba, jak gdyby każdy z nas musi po prostu coś z siebie dać. Musimy właśnie być w takich miejscach jak te i próbować jak gdyby zawalczyć o naszą wolność. To jest najważniejsze. Jeśli nie ma wolności, nie ma praworządności, to w tym momencie cóż nam pozostaje? Nie chcemy być takim krajem na przykład jak Rosja. No i to po prostu trzeba przynajmniej zaprotestować, zamanifestować w jakiś sposób, no powiedzmy, swoje zdanie przedstawić. Mam głęboką nadzieję, że to właśnie tu w Jaworznie rozpocznie się coś wielkiego, że rozpocznie się taki efekt domina i to później poleci. I skończy się władza Prawa i Sprawiedliwości.
Most! Mamy!